Dalej. Kto jesteś? Jak się nazywasz? Wiola Staszyński. I co dziś będzie? Dziewcząt po żółtych dywanach liści idą do szkoły pierwszoklasiści. Pięknie. Kto cię zabiera? Właściciel jest dalej Staszyń. Tak. A nie pracujesz? Tak. Ja na to wiem, czy nie? Co? Wszystkich zgromadzonych. Witam dyrekcję szkoły. Księży nie widzę. Dobrze. Witam pierwszoklasistów, przedstawicieli samorządu szkolnego oraz najmilsze osoby, czyli rodziców, dziadków, czy rodzeństwo naszych pociech. Dzisiejsze spotkanie ma szczególnie uroczysty charakter, ponieważ najmłodsi z nas zostaną wpasowani na uczniów i wejdą do naszej szkolnej społeczności na długie lata. Zatem oddajemy głos najmłodszym, życzymy im powodzenia. Ja chociaż mam chcę gości powitać, jest stadę tu blisko, żeby było słychać. Gości widać szumna sztuka, ale potrafią i mali. A na dowód, że to prawda, mnie tutaj przysłali. Witam wszystkich gości na lewo i prawo, a jak się wam coś podoba, proszę dawić brawo. Do szkoły, do szkoły, do szkoły, do szkoły, do szkoły.
chociaż jestem taka mała, wiem, że szkoła jest wspaniała. Brawo. Dzietność na co dzień, bardzo ważna sprawa, więc o nim w szkole wspominać wypada. Nic nie kosztuje, dziękuję, przepraszam i proszę. Kluby ci i przynoszę. Jestem bardzo wesoły, dziś się mam skład. Piaskę nie zostawię bez zal. Czoski noszę w tonicę. Oczy z toski, a czesy jestem piasak niemalu.
Jedziemy ze Bałtyk do Polskie Morze, a Polska to ojczyzna nasza piękna i wszystkie blisko. Wreszcie cały. Flaga też biała, czerwona, przez wielki ksiądz znaczona. Rozwija się nasza polska rzeka, że pięknie nasz urzeka. Zadbamy już sami. Ten ma pluszek, ten maseczkę, inny mały haczek.
Trzeba szybko się dowiedzieć, co to wszystko znaczy. Tam jak mama piękne smity, jak ty mu myka, fioła pachnie nam o jako fabryka. Taka zimby ma zimby. Kolej taki zły, to jest trudna sztuka, ale ciekawe rzeczy jak ta nasza nauka. Patrz, misiu, poniesz głowę. Raz, dwa, chuską od się łezki. Bo za mocie z futro bury i facusek swój niebieski. Trzy czasu mam niewiele, bo pierwszą kółkę zeszycie. Lecz proszę, to przemnie dzielę, wynagrodzę się w domicie. Czarną kredką po papierze będą władca twej wodzie. Wtedy sam mi przyznać szczerze, że nauka to rzecz miał. Laski, kółka, zakrętasy, chociaż grube i śpią wielki, przedstawia znam cię do klasy. Jesteś? Poznałej! Jaki znak twój? Poznałej! Gdzie ty mieszkasz? Między ziemi! W jakim kraju? Polskiej ziemi! Czym twa ziemia? Ojczyzna! Czym zdobyta? Miłym i blizną! Czy ją kochasz? Kocham się! A w co wierzysz? Polskie wierzę! Powiewa! Są to pisma, są to opyk, to na wsią skule, wyjdę z mnie, na przed
hymnie. Do ślubowania wystąpi. Trzecie dziecko do ślubowania, reprezentantką klasy. Czy ślubujecie być dobrą koleżanką, dobrym kolegą? Ślubujemy! Czy ślubujecie pilnie się uczyć i wypełniać wszystkie polecenia nauczyciela? Ślubujemy! Czy ślubujecie godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza szkołą? Ślubujemy! Czy ślubujecie szanować rodziców, nauczycieli, starszych i kolegów? Ślubujemy! Czy ślubujecie szanować i ochraniać dobro szkoły? Czy ślubujecie wzorową nauką i sprawowaniem przynosić szkole zaszczyt? Ślubujemy! Po ślubowaniu. Oczyć sztandarowie. Obejść. Na pamiątkę ślubowania, pani dyrektor. Pani dyrektor dotknie każde dziecko ołówkiem i pasuje go na ucznia klasy pierwszej. Cisza! Zanim nastąpi pasowanie na ucznia, będzie mały egzamin. Tak pięknie opowiadałeś się na ten wierszym, a kim ja jestem, kim ty jesteś? Teraz wszystkie dzieci muszą zdać egzamin z polskiego i z religii. Kto ja jestem? Proszę powiedzieć głośno. Kim ja jestem? Kto ja jestem? Głośno to powie. Jestem księdzem. Okej, a gdyby był jeszcze drugi ksiądz, bo wiecie, że u nas jest jeszcze drugi ksiądz, ksiądz Mariusz, gdyby nas było dwóch, to jak byście powiedzieli? Nie ksiądz, tylko... Ksiądz. Jak? Ksiądze. Kto inaczej by powiedział na dwóch albo na trzech? Księża. Jak byś powiedział? Tak jest kilku. W jednej szkole powiedzieli, że było trzech księżycy. Ale nasze dzieci są mądre i tak nie powiedziały. Kochane dzieci, zanim będzie to indywidualne pasowanie, tutaj jestem, żeby się pomodlić za was. Chciałem tą modlitwą moim błogosławieństwem objąć was, a wszystkie dzieci, waszych kochanych rodziców, waszych kochanych nauczycieli, wychowawców, katechetów. A chciałem objąć tą modlitwą wszystkich członków Komitetu Rodzicielskiego i wszystkich tych, którzy wspomagają naszą polską szkołę im. Mikołaja Reja przy parafii świętego Alberta Wielkiego. Tak proszę was o ciszę. Teraz odmówię modlitwę. Zobaczymy, czy umiecie się przeżegnać. Umiecie się przeżegnać? W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wszechmogący wieczny Boże, pobłogosław te dzieci, pobłogosław ich rodziny, ich rodziców, pobłogosław nauczycieli, wychowawców, katechetów, pobłogosław wszystkich tych, którzy wspomagają naszą szkołę, żeby dla tych dzieci były prawdziwym przykładem wiary i miłości. Pobłogosław te tornistry, książki i wszystkie przybory szkolne, które te dzieci będą używać, które błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mam jeszcze dla was niespodziankę. Teraz. Potem zapomnę. K-
Kochane pierwszaki, dzisiaj po Akademii dostaniecie te lizaki. A ponieważ tych lizaków jest koło stówki, to trochę zostanie dla zerówki. Okej? Okay? Także zaraz po Akademii pierwszaki, zerówka, zerówka. Teraz będzie indywidualne pasowanie. Kochani pierwszaki, zobaczcie, jakim ołówkiem będę was pasowała na ucznia. Od dzisiaj już nie jesteście maluchami w tej szkole, tylko jesteście prawdziwymi uczniami. Każdemu pani, bo nie będę biła tym ołówkiem, tylko każdemu będę kładła na ramię i będę mówiła, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej. Każde dziecko ma swoje imię, dlatego pani będzie bardzo łatwo przeczytać i będę wiedziała, jak macie na imię, bo tak to bym nie zapamiętała wszystkich. Także myślę, że tutaj pod sztandarem pani zrobią mi miejsce i każde dziecko będzie teraz pasowało. Damianku, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej. Gratuluję. Tu masz pamiątkę jeszcze z grzybowania. I wracasz sobie na oko. Krystian, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej. Gratuluję. Maciej, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej. Gratuluję. Violetta, pasuje ci na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Emily, pasuje ci na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Ale pierwszaki muszą być cichutko. Wiktoria, pasuje ci na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję, Wiktoria. Podaj mi rączkę. Daj mi rączkę, żeby się wiodło w tej szkole. Troszeczkę dalej, Maju, bo ja mam strasznie długi ołówek, żeby ci oczka nie wydobyła. Maja, pasuje cię na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Natalia, pasuje cię na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Oliwia, pasuje cię na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Julita, pasuje cię na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Prosto, mamusia mogła zdjęcie zrobić. Dawidek, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej. Gratuluję, Toro. Maria, pasuje cię na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Wiktoria. Wiktoria, pasuje cię na uczennicę klasy pierwszej. Ołówek większy od ciebie, słoneczko. Proszę. Tomasz, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej. Tomuś, daj mi pani rączkę jeszcze. Gratuluję. Marek, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej. Gratuluję. Angelika, pasuje cię na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Tomasz, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej. Pasuje cię na ucznia klasy pierwszej. Ada, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej. Sebastian, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej. Antoni, pasuje cię na ucznia klasy pierwszej. Rączkę mi podaj, bo cię nie będzie wiodło w szkole. Gratuluję. Wojciech, pasuje ci na ucznia klasy pierwszej. Gratuluję. Klaudia, pasuje ci na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Sebastian, pasuje ci na ucznia klasy pierwszej. Gratuluję. Bartłomiej, pasuje ci na ucznia klasy pierwszej. Zadowolony, uśmiechnięty najlepiej. Sebastian, pasuje ci na ucznia klasy pierwszej. Nikol, pasuje ci na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Ania, pasuje ci na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję.
cicho, spokój. Mikor, pracuje cię na uczennicę klasy pierwszej. Rączkę pani podaj. Daniela pasuje cię na uczennicę klasy pierwszej. Kinga pasuje cię na uczennicę klasy pierwszej. Gratuluję. Kinga, ja chcę cię w górze moim od dzisiaj. Bogusława pasuje cię na uczennicę klasy pierwszej. Klaudia. Ej, Klaudia. Alicja pasuje się na uczennicę klasy pierwszej. Alicja pasuje się na uczennicę klasy pierwszej. Mama was tam wypychała na siłę, bo trzeba iść do polskiej szkoły. Bo buzie mają być uśmiechnięte, tak jak w tych wierszykach mówiliście. Buzia jest uśmiechnięta, bo idzie do polskiej szkoły. Obiecujecie? Tak, ale ja nie słyszę tych obietnic, tak? Czy rodzice słyszeli te obietnice? Trzeba ich trzymać za słowo. Jeszcze raz wam serdecznie gratuluję. Teraz poproszę trzy panie wychowawczynie, panią Małgosię, tak? Ponieważ jak wiecie, mamy tutaj trzy klasy aż pierwsze. Jest ich bardzo dużo, 59 dzieci. Poproszę panią Zofię Piątkowską i panią Helenę Studencką. Gratuluję paniom pięknego programu. I przede wszystkim dziękuję wam rodzice, że przyprowadzacie dzieci do naszej szkoły. Myślę, że te maluchy, które się tutaj przyglądały za rok też dumnie będą ślubowały, że są Polakami. A to tylko dlatego, że mają tutaj rodziców i babcie, bo większość tych dzieci jest rodzona już tutaj na ziemi amerykańskiej, nie polskiej, ale jest piękne to, że przyznają się do tego, że są Polakami. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wam gratuluję. Gratuluję serdecznie dzieciom. I teraz trójki klasowe przygotowały
przygotowały dla każdej klasy specjalny tort, na którym jest napisane pasowanie na ucznia klasy pierwszej A, pierwszej B i pierwszej C. Także teraz zapraszamy dzieci do wspaniałego tortu. Jeżeli ktoś chce klasowe zdjęcie, to zrobić, poczuć sztandarowy na razie zostawimy, czy indywidualne zdjęcie, to zapraszamy do zdjęcia. Yeah.